Tylko w Podlaskim Funduszu Rozwoju pożyczka obrotowa, eksportowa na nieruchomość, inwestycyjna, konsolidacyjna i inne. Stale rozbudowywana oferta, na bieżąco dostosowywana do aktualnych problemów i wydarzeń gospodarczych. Nam naprawdę warto zaufać. Jesteśmy w pełni bezpiecznym funduszem pożyczkowym. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. Zawsze do Twojej dyspozycji. Na przestrzeni 14 lat ilość uczniów w suwalskich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto zmalała o niemal 2200 osób. W roku szkolnym 2009-2010 przekraczała 14 tysięcy, a w minionym roku szkolnym nie dosięgła nawet 12 tysięcy. Wynika z raportu oświatowego, jaki trafił do rąk miejscowych radnych. Najmniej uczniów i przedszkolaków odnotowano w latach 2016-2018, kiedy to do placówek uczęszczało mniej niż 11,5 tysiąca podopiecznych. W 2013 roku 12,5-tysięczną rzeszę uczniów i przedszkolaków edukowało 1231 nauczycieli. Dzisiaj, choć podopiecznych jest o parę setek mniej, nauczycieli przybyło. W minionym roku szkolnym etatów było więcej o ponad 20 niż 10 lat temu. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków na kształcenie młodego pokolenia. Miasto oczywiście dokłada do niej, by placówki utrzymać. Wartość środków przychodzących z budżetu państwa na finansowanie edukacji pokrywa coraz mniejszą część wydatków, a to oznacza, że miasto dokłada coraz więcej nie tylko z powodu inflacji. W 2017 roku subwencja pokryła ponad 66% wydatków, a w 2022 tylko około 60%. Czy koszty przekładają się na efekty kształcenia? Ósmoklasiści z Suwałk na teście z języka ojczystego osiągnęli średni wynik równy ze średnią wojewódzką. Z matematyką poradzili sobie odrobinę słabiej, ale już język angielski to wynik wyższy niż średnia krajowa i średnia wojewódzka. Maturzyści natomiast wyraźnie wychodzą na czoło. Zdawalność wśród abiturientów w Suwałkach przekracza 95%. W porównywalnej Łomży zaledwie 90%, a w stolicy województwa Białymstoku 94%. W egzaminach zawodowych Suwałki gonią Białystok, który jest liderem w województwie.